Wyraź siebie wizerunkiem to projekt realizowany w fabryce dobrego nastroju. Dla wielu kobiet stał się początkiem wspaniałej przygody. Dzięki niemu wzmocniły poczucie własnej wartości albo zainspirowały się do wizerunkowych zmian. I dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z niecodziennymi kobietami dnia codziennego. Słuchajcie, drodzy Państwo, jak zauważyliście, są to chwile bardzo wzruszające i nie ma się co dziwić, że tyle emocji tutaj nam towarzyszy, ale myślę, że postaramy się teraz troszeczkę rozluźnić atmosferę. My zajmiemy może też... Tak, my usiądziemy. Odzwyczaiłam się od szpilek, więc trochę sobie przycupnę. Będzie mi łatwiej. Dobrze? Bardzo ładnie. Pięknie. No dobrze. No to zaczynamy, moje drogie. Mamy parę pytań do Was i powiem od razu, że dziewczyny nie znały tych pytań wcześniej. Powiedziały, że lubimy wprowadzać je w taki klimat niepewności, a Kasia skomentowała, że i całe życie to spontaniczność, więc pewnie damy radę. A ja wiem, że damy, bo mamy wspaniałą publiczność. Drogie niecodzienne, moje pierwsze pytanie jest takie. Jakie macie skojarzenie, co pierwsze przychodzi Wam na myśl, kiedy mówimy o projekcie Wyraź siebie wizerunkiem? Pierwsze skojarzenia, pierwsza myśl jest najlepsza. Kobiecość. Kobiecość, świetnie. To jest chyba pierwsza myśl, jaka mi przychodzi. To kojarzy mi się z baśnią, jak z brzydkiego kaczątka powstaje łabędź. Bo kiedy przyszłyśmy tutaj, to większość z nas czuła się takim brzydkim kaczątkiem. A kiedy wyszłyśmy na wybieg, to poczułyśmy się łabędziami. I chcemy, żeby tak nam zostało. Ogromne dziękuję. Dla mnie chyba było to takie oderwanie od rzeczywistości. Zupełnie dzień wyjątkowy. Wiecie co, dla mnie to był moment, kiedy mogłam powiedzieć głośno to, co głęboko w sercu skrywam i dać nadzieję innym. Dla mnie projekt to przełamanie się i robienie rzeczy, których bez tej pory nie zrobiłam w tym życiu. Mogę jeszcze? Oczywiście. Magia, bo tutaj się dzieje magia, naprawdę. Dziewczyny mają to coś w sobie. I tutaj czas się zatrzymuje po prostu. Dziękujemy. A ja bym w tym momencie chciała skierować pytanie do Kamili, bo skoro powiedziała, że nie miałaby odwagi, to co takiego, jak cały ten projekt i to, że spotkałaś takie trochę zwariowane kobiety jak my, bo ja cały czas podkreślam, że to jest team, który działa tutaj i oczywiście później przedstawię. Natomiast Kamila, co takiego zaczęłaś robić? Jak to wpłynęło na Ciebie? Czego nie zaczęłam? Dzięki projektowi wiem, że mogę wszystko. Nie ma rzeczy, której nie jestem w stanie zrobić. Wiem, że jestem kobietą, że mogę, potrafię i że mam przede wszystkim siłę. Brawo. Używamy tutaj pewnego zwrotu, ale niestety słowo jest nie do końca cenzuralne, aczkolwiek my się bardzo tutaj z Kamilą, z tym przymiotnikiem określamy. Natomiast użyję chyba tego, jak mówią do niej synowie, czyli że jest matka wariatka i to w niej po prostu uwielbiają. Od momentu, kiedy właśnie chłopcy stracili ojca, a Kamila męża. I bardzo się cieszę, że właśnie w taki sposób tutaj się to wszystko dzieje, ta magia, o której wspomniała Kasia. Dobrze, czy teraz ja mam zadawać kolejne pytanie, Małgosiu, czy ty jakieś przygotowałaś? Ja sobie pomyślałam, że skoro Kamila tak pięknie powiedziała o tym, jak projekt wpłynął
Zapraszam. Powiedzcie coś więcej o sobie, bo ja może czegoś nie do... No, może czegoś nie dopowiedziałyśmy, może jest coś, co chciałbyście powiedzieć, bo tak jak Iza, byłaś pierwsza w projekcie. Wyglądałaś zupełnie inaczej i to widać też na wystawie zdjęć. Poznałyśmy się na otwarciu T-Point. Natomiast też wiele się zmieniło w twoim życiu przez ten czas. Tak, nie tylko fizycznie, ale no, duchowo chyba. Wszystko to, co się działo generalnie ostatnio w moim życiu, wpłynęło na to. Ale chyba nie chciałabym tutaj umilać tymi sprawami. A tak, poznałyśmy się, pamiętam, na otwarciu tipu, na dzisiaj wspominałyśmy, gdzie weszłam do butiku. Zupełnie z zaskoczenia wzięła mnie kuzynka, bo nawet nie wiedziałam tak naprawdę, czym to będzie pachnieć. I wchodzę, a tam oczywiście, jak Ada już nas wszyscy wiemy, pełen profesjonalizm w przygotowaniu każdego najmniejszego eventu. Szampan z truskawkami, wysokie szpilki, pięknie ubrane dziewczyny i ja w lnianej bluzce moro, trampki i dżinsy. I stanęłam wtedy w przejściu, mówię, Boże, co ja tu robię. A później nie wiem, jak to się stało, może dlatego właśnie trafiłam do Ady, bo może zapragnęłam w końcu tak raz poczuć się tak, jak wtedy te dziewczyny na otwarciu. Piękne, pewne siebie na wysokim obcasie. Ty nie masz już mieć wysokich obcasów. Jesteś pewna, że nie masz. Masz ogromną siłę, ogromną, po prostu niewyobrażalną. Ja to wiem i niech to na razie zostanie w takim razie naszą tajemnicą. Izuniu, przerzuć jej, więc była jedna Iza, to będzie druga. Ja chciałabym się może podzielić taką rzeczą, że kiedy świat jest rzeczywiście taki czarny i wydaje nam się, że już nie ma tego światełka, że pojawia się miejsce i kobiety, które tu spotkałam, które pokazują, że jest kolorowo i nawet z najtrudniejszych rzeczy można wejść z głową do góry. I że jest to miejsce, gdzie kobiety się wspierają, mogą porozmawiać na różne tematy, ale też się przede wszystkim wspierają. I to jest bardzo ważne, bo często nie mamy takiego miejsca, do którego możemy przyjść i powiedzieć, że to mnie boli, to mnie coś tam dolega, ale żeby druga powiedziała, słuchaj, dasz sobie radę, świat jest piękny, kolorowy, zobacz. I to jest takie miejsce, dlatego warto przyjść i zobaczyć, że może być dobrze i może być kolorowo. Możecie nie uwierzyć, ale Izunia jest babcią. Ile to już jest wnuków? Dwóch? Ja już mam dwoje wnuków i teraz mam najfajniejszą funkcję życiową, rola babci, więc... I to jest też takie pokazanie, że babcia może wszystko. Potwierdzam. A to jest, skoro babcia może wszystko, to mnie się od razu skojarzyło z Moniką, która też występuje pod pseudonimem Mama może wszystko. Moniko, jak u ciebie udział w projekcie wpłynął na twoją codzienność? To znaczy, ja przede wszystkim poznałam świetne osoby w tym projekcie was i mam nadzieję, że właśnie dzięki, znaczy wiem, że to nie było przypadkiem i że dzięki wam, dzięki temu, co wy robicie, uda nam się zrobić jeszcze więcej. Bo tak jak już tutaj dziewczyny wspomniały, chcemy dotrzeć nie tylko do mam, które wychowują dzieci zupełnie zdrowe, ale do tych mam, które wychowują dzieci nie w pełni sprawne. Bo one nie wychodzą tak naprawdę nigdzie, uwierzcie mi, wiem, o czym mówię. Poświęcają się w zupełności swoim dzieciom. Więc chcemy stworzyć taką przestrzeń nie tylko dla kobiet, ale też dla opiekunów osób niepełnosprawnych. I projekt, to, że wystąpiłam w tym projekcie, wzięłam udział w tym projekcie, dał mi możliwość poznania wspaniałych ludzi, z którymi właśnie tworzymy tą przestrzeń, stworzyliśmy stowarzyszenie i wierzę w to, że pomimo różnych niedogodności po prostu nam się uda.
chciała jeszcze zapytać naszą złotą kobietę, bo tak ją od pewnego czasu nazywam, czyli Kasię. No bo skoro zdobywa same złote medale, to jak inaczej na nią mówić? No, złota kobieta i tyle, ale to złoto jest też w sercu. Jest tak właśnie ciepłą osobą i tak dobrą, że zupełnie zmieniłam spojrzenie na policję. A to jest wyzwanie. Aż nie wiem, co powiedzieć. Mimo, że jestem rzecznikiem na co dzień, nie powinnam za nie mówić, kiedy są światła, mikrofony, jakieś kamery. Kasiu, wyraź siebie teraz, Kasiu, tak. Służba w mundurze dla kobiety jest niemałym wyzwaniem, bo ja mogę to ocenić z własnej perspektywy, z pracy z przede wszystkim z mężczyznami. My musimy podwójnie udowadniać, że jesteśmy czegoś warte i nie tylko ładna buzia i wygląd, ale musimy podwójnie zasuwać na tą dobrą opinię, na to, żeby koledzy się nie bali z nami wyjeżdżać w patrol. A i takie sytuacje mi się zdarzały jako policjantce, która pracowała w prewencji w tym ogniwie patrolowo-interwencyjnym, bo tam zaczynała. I swoją postawą i kompetencjami musiałam udowadniać, że nadaje się na policjantkę. To było moje marzenie, a ta przygoda Łady dała mi... Może sprawiła, że zauważyłam siebie jako kobieta. Zobaczyłam, jak mogę wyglądać, bo ja nie byłam pewną siebie kobietą w tym wszystkim. Co jeszcze? Ważna rzecz, bo tu moja przyjaciółka też miała okazję wziąć udział w tym projekcie, a ona też zapomniała, że jest kobietą. I to jest wspaniałe, że jeszcze się ten projekt nie skończył, a ona widziałam, jak rozkwita tutaj, na moich oczach się to działo. Więc ja was wszystkich zachęcam, bo to naprawdę się dzieje. Trwa wrzesień, a wiem, że organizowane są wciąż warsztaty Obudź w sobie dziką kobietę. Co się kryje za tym terminem, za tą nazwą? Trwają warsztaty i one będą trwały oczywiście, jeżeli tylko nam pandemia na to pozwoli, więc będą cyklicznie w każdy wtorek miesiąca. Jest to mój autorski projekt. Obudź w sobie dziką kobietę to jest właśnie to, co wspomniałam, sięgamy do archetypu dzikiej kobiety, czyli próbuję obudzić w każdej z nas to, co gdzieś w głębi siedzi, jest ukryte. I to nie chodzi o taką dzikość, że mam być niesforna, nieposłuszna, tylko właśnie wsłuchać się w siebie. Są to warsztaty relaksacyjne. Ja opowiadam różne ciekawe baśnie i prowokuję trochę do rozmów, ale również sięgam tam do gimnastyki, takiej trochę, jest trochę elementów jogi, ale również właśnie gimnastyki słowiańskiej, gdzie myślę, że to jest zaskakujące, bo bardzo często wtedy pracujemy przy akompaniamencie bębnów i to jest jedyny nasz podkład. Wyzwalamy emocje i dobre, i złe, i okrzyki, i przytupy. No i zaskakuje tę kobietę, bo nie każda okazuje się potrafi krzyknąć chociażby. Bębny to medytacja. Tak, są też elementy jak najbardziej, trochę takie zatrzymania się i medytacji. Natomiast bardzo się cieszę, że te bębny powstały z przyjaźni z Przemkiem Kuczyńskim, który specjalnie dla mnie nagrał takie rytmy, jakie ja chciałam, żeby były. Czy wciąż można się zapisywać? Czy to są zamknięte już te wszystkie zapisy właśnie? Oczywiście można się zapisywać. Zależy mi na tym, żeby to były kameralne warsztaty, czyli maksymalnie 8 kobiet, ale jak najbardziej. Ja wiem, że wrzesień jest jeszcze takim miesiącem, gdzie wszystkie znowu myślimy o dzieciach, bo się zaczęły szkoły, ale trwają zapisy i jeszcze jest lista otwarta i uspokajam. Będzie to na pewno w październiku, listopadzie, w grudniu, jeżeli tylko będziemy mogli działać. W takim razie zapraszamy wszystkie te panie, które chcą sobie obudzić tę dziką naturę. Tak, dziką naturę, które chcą pobyć ze sobą te 60 minut, bo to tak naprawdę jest miejsce właśnie, w którym ani nie krytykujemy, ani nie oceniamy. Ja cały czas o tym mówię, że jesteśmy tu i teraz tylko w tej takiej samotności, więc myślę, że warto.
A skąd te wilki? Bo tutaj w trakcie prezentacji pojawił się motyw watahy, stada wilków, wilczyc. Tak, wilczyc, dlatego że patrząc, porównując właśnie wilczyce do nas kobiet, to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład. Myślę, że on się zrodził w momencie, kiedy zafascynowała mnie książka Biegnąca z wilkami i tam ja stwierdziłam, że swoistego rodzaju Biblia dla mnie w tej książce jest, dlatego że mamy bardzo wiele wspólnego z wilczycami. Każda z wilczyc jest inna, a jednak wyjątkowa. Wilczyca, która traci jedną łapę, ona sobie świetnie radzi. Wspaniale wychowują swoje dzieciaki, pokazując im, że mogą dokazywać. Mają ogromną intuicję, czyli wyczuwają zagrożenie. Czasami się wycofują i obserwują po to, żeby się przygotować do ataku. Ale myślę, że ta siła w nas, kobietach, jest naprawdę równa tej sile wilczyc. I przykre jest to, że przez wiele, wiele lat zarówno wilczyce, w ogóle wilki były tępione i do tej pory są uważane za bardzo agresywne zwierzęta, a wcale tak nie jest. One bez powodu nie atakują i my kobiety też nie atakujemy. My tylko chcemy być sobą i to jest, myślę, najważniejsze. Podsumowując naszą rozmowę, warto odwiedzić T-Point Studio, aby odkryć w sobie wilczycę, aby po prostu dojrzeć w sobie tę dziką naturę, albo po prostu porozmawiać z Tobą i zrobić sobie ekstra sesję. Tak, tak bym to podsumowała. Zapraszam bardzo gorąco, jeżeli nie od razu sesja, taka wyraź się wizerunkiem, to uważam, że chociażby te sesje coachingowe jeden na jeden, wtedy porozmawiać można, otworzyć się i nie bać się, bo ja naprawdę nie oceniam. Ja cały czas staram się pomóc, doradzić, ale tak naprawdę sama kobieta odnajduje odpowiedzi na swoje nurtujące ją pytania.